Witam serdecznie. Z zainteresowaniem przyjmuję Państwa pytania dotyczące niedawno opublikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Chciałabym poinformować, że obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie tego projektu, a Rada Ministrów planuje przyjęcie zmian w drugim kwartale bieżącego roku. Zatem czego możemy się spodziewać? Po pierwsze, projekt zmian zakłada wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 20 października 2021 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji. Po drugie, postępowania w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców zostaną zdigitalizowane. Oznacza to, że obowiązek składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w formie papierowej lub osobiście w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego będzie zastąpiony obowiązkiem składania tych wniosków w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, iż wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami będą mogły zostać złożone za pośrednictwem modułu obsługi spraw, tak zwanego MOS, oraz że wnioski będzie można podpisywać online przez profil zaufany. Po trzecie, w projekcie ustawy zrezygnowano z umieszczania w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego. Stempel w paszporcie ma zostać zastąpiony zaświadczeniem potwierdzającym fakt złożenia danego wniosku elektronicznie. Podsumowując temat, czekają nas po raz kolejny spore zmiany w legalizacji, tym razem związane z digitalizacją procesów. Będziemy się im uważnie przyglądać i na bieżąco informować Państwa o tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa do kontaktu ze mną przez LinkedIn. Zachęcam do nadsyłania pytań dotyczących obszaru legalizacji. Chętnie odpowiem na nie w kolejnych filmach.